Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach 5. Śląskiego Tygodnia. Tym razem spotkanie poświęcone śląskiej twórczości Kazimierza Kuca. Jeżeli Państwo pozwolą, to powiem dwa słowa. Urodzony w Szopienicach, syn uczestnika powstań śląskich, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Zadebiutował w 1959 roku filmem Krzyż Walecznych. W ciągu swojej kariery wyreżyserował ponad 20 filmów fabularnych, z czego 6 dotyczyło Górnego Śląska. Mnóstwo festiwali, spektakli teatru żywego, wiele spektakli teatru telewizji. Stworzył zespół filmowy Silesia. Był pierwszym prezesem Śląskiego Towarzystwa Filmowego, wykładowcą na Wydziale Radia i Telewizji w Uniwersytecie Śląskim, współorganizatorem pierwszego Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie. Zajął także pierwsze miejsce w plebiscycie na najwybitniejszego Ślązaka XX wieku, organizowanego przez Gazetę Wyborczą. Oprócz bycia reżyserem, był pisarzem, scenarzystą filmowym, publicystą, felietonistą, a także również senatorem. Cechował się wielką niezależnością w osądach i niezwykle silną więzią łączącą go ze Śląskiem, czego dowodziło jego zaangażowanie w liczne wydarzenia kulturalne organizowane na Śląsku. O Śląsku w filmach Kazimierza Kuca będzie dzisiaj rozmawiać grupa ekspertów. Pani Aleksandra Klich, dziennikarka. Dziennikarka, redaktorka naczelna Wysokich Obcasów, laureatka Śląskiej Nagrody Złota Honorowa Lampka Górnicza i autorka licznych książek poświęconych przemianom na Górnym Śląsku. Miała okazję wielokrotnie rozmawiać z Kazimierzem Kucem. Jest autorką książek, w tym publikacji Cały ten Kuc, biografia niepokorna. Profesor zwyczajny Andrzej Gwóźdź. Nie ma zwyczajnych. Minister to po prostu ujęto liczby. Najzupełniej... Zwykłym profesorem. Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, niemcoznawca. Pracownik Uniwersytetu Śląskiego, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego. Autor licznych publikacji o tej tematyce, spośród których w kontekście dzisiejszego spotkania wspomnę o tych książkach, które są dla nas ważne, czyli Kucowisko pod redakcją pana profesora i ostatnie takie książki Powtórka z Kuca i Z góry lepiej widać. Niedokończone rozmowy to był ostatni wywiad przeprowadzony z Kazimierzem Kucem. Sprostuję, że prezesem Śląskiego Towarzystwa Filmowego jest ta dama, która tutaj siedzi, pani doktor Urszula Biel. Czyli Państwo się tylko zamienili. Kolejnym naszym gościem jest Krzysztof Kuc. Nazwisko nie mówi samo za siebie. Bratanek Kazimierza Kuca, wiceprezes Fundacji Filmowej Kazimierza Kuca i również wieloletni współpracownik reżysera. Tak. Szanowni Państwo, w gronie naszych rozmówców miał być także pan Jerzy Trela. Niestety z przyczyn niezależnych, osobistych po prostu nie mógł dzisiaj do nas dołączyć. A rozmowę z naszymi gośćmi poprowadzi też ktoś wyjątkowy. Pani doktor Urszula Biel, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, jest historyczką kina i animatorką kultury filmowej. W Gliwicach prowadzi kino studyjne AMOK. Pani doktor jest autorką pierwszej monografii dziejów kina na Górnym Śląsku, a jej najnowsza książka, być może mieli okazję Państwo być na spotkaniu, które było tu w listopadzie, Kultura filmowa prowincji górnośląskiej, kina, właściciele, widzowie, uznana została przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami za książkę roku 2020. Szanowni Państwo, za chwileczkę już zaproszę do rozmowy, natomiast wspomnę, że po spotkaniu będzie emisja filmu Sól Ziemi Czarnej. Zapraszam i życzę Państwu miłego wieczoru. Serdecznie tylko... O. Ponieważ ranga postaci, o której mamy rozmawiać, jest ogromna, ale spróbujemy.
Znakomici goście, którzy Kazimierza Kuca znali wiele lat. Każdy z Państwa pewnie miał swoje etapy tej znajomości. Ja tak właśnie chciałam trochę o to podpytać. Znaliście go długo. Myślę, że przynajmniej dwie osoby, pani Aleksandra Klich i Andrzej Głuś, tutaj to nie jestem pewna, ale przypuszczam, że chyba ty też poznałeś go najpierw zawodowo. Natomiast pan Kuc siedzący naprzeciw mnie, to myślę, że go najpierw znał rodzinnie, a potem dopiero pewnie gdzieś tam, no właśnie kiedy, zdał pan sobie sprawę, że to też jest wielka postać kina, kultury polskiej, europejskiej, myślę, też można powiedzieć. Ale chciałam się zapytać państwa o taki moment, czy mieliście taki moment jakiś zwrotny, kulminacyjny właśnie w tej znajomości z Kucem? No właśnie. Czy był taki? Czy może ich było kilka? Kiedy on dla was przestał być tylko filmowcem, a zdaliście sobie sprawę, że macie do czynienia z kimś wybitnym. Nie wiem, czy zachowujemy parytety, czy kto pierwszy się zgłosi? My wszyscy jesteśmy gadułami, ale ty chyba największym, Krzysztofie, więc może chcesz rozpocząć? Będziemy mu odbierać głos. Tych momentów w moim kontakcie z panem Kazimierzem było wiele i no, nie chciałbym tutaj uchodzić za osobę przesadnie oceniającą te momenty, ale każde spotkanie z Kazimierzem Kucem było dla mnie spotkaniem wyjątkowym i jedynym w sobie. To brzmi może dość nieskromnie, ale to była taka osobowość, dość nieokiełznana, nie zawsze było wiadomo, a właściwie nigdy nie było wiadomo, jak rozpoczęte dobrze spotkanie się zakończy, czy jeszcze lepiej, czy troszeczkę inaczej niż człowiek sobie to skalkulował, prawda? Kuc był znakomitym psychologiem i właśnie reżyserem spotkań. Robił to oczywiście bezwiednie, albo mniej lub bardziej bezwiednie, ale spotkanie z nim zawsze było wielką niespodzianką dla mnie. Zawsze, też w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że takie przygotowanie się do rozmowy z gotowym scenariuszem, no, będzie katastrofą, że trzeba się otworzyć na pana Kazimierza. On zresztą miał taki dość trudny dla rozmówców nawyk. On nie zawsze odpowiadał na pytania. Prowadził długie narracje opowieści. Bardzo dużo było w tym historii obocznych, w naszym mniemaniu rozmówców drugorzędnych, które potem wychodziły na plan pierwszy, prawda? Dużo aluzji. I w rozmowie z Kucem no, trzeba było może bardziej niż na żelazny scenariusz przygotować się na niespodzianki i wiedzieć dużo, żeby móc nad tą rozmową zapanować. Tym bardziej, jeśli to miał być materiał do druku, fragment książki czy coś takiego. Ponieważ pan Kazimierz był, no jest takie ładne śląskie słowo, bajarz, a które nie znaczy, że ktoś bredzi, tylko miał ogromny talent narracyjny i lubił opowiadać. I zawsze było szkoda zastopować go w pewnym momencie i powiedzieć, no to wróćmy teraz do głównego pytania, prawda? Bo z tych pytań drugich, trzecich wywiązywała się fantastyczna rozmowa, jakby płynął nowy film, prawda, pani Olu? Takie didaskalia też tak. Były ważne. Pan, kiedyś o tym rozmawialiśmy, jak ważne było to, jak przyszło się do domu Kuca i mogło się obserwować to, jak on gotuje, prawda? To jak on, co dobierał, jak robił kawę, to wszystko było bardzo ważne, bo taka kawa była punktem wyjścia do opowieści, a w ogóle obiad to już był punktem wyjścia do wielkiej opowieści o rodzinnym domu, o matce Anastazji, o tym, że zachowuje się już Kluska, jak matka, tak. W ogóle wyglądał już w tej kuchni jak matka, gdy już był po 80. A natomiast jadła pani jego kluski? Bo zawsze się chwalił, no, że tak, umie no dobrze nie dało się zjeść. Chociaż pan Kazimierz rzeczywiście gotował no, bardzo kaloryczne potrawy, a jak przyjeżdżaliśmy wieczorem, bo ja najczęściej przyjeżdżałam z Krzysiem, to było tego dużo i no, czasami musiałam odmówić i naprawdę mnie serce bolało, ale Krzysiek zjadał wszystko, także spokojnie. Mnie w tej kuchni uderzyło, proszę państwa, to, że on oddzielał zupę od drugiego dania.
I ja sobie przypomniałam, że w domu mojej babci było podobnie w niedzielę, że te dwa dania nie szły po sobie, tylko między tymi daniami były rozmowy, były jakieś modlitwy i to właśnie mnie uderzyło, że a drugie danie zjemy za chwilę, porozmawiajmy teraz. Także z obiadu robiły się dwa takie obiady. Obiad na głębokim talerzu zupny i ten właściwy. O kuchni pana Kazimierza to chyba można by zrobić oddzielne spotkanie. Tak. Bo ja na przykład uwielbiałam słuchać, jak on opowiadał o winach. A po wina jeździł do takiego niedużego sklepiku obok stacji kolejki w Kaniach pod Warszawą i jeździł już na takim skuterku, znaczy on siadał i sobie tam dawał radę, to był jakiś chyba na akumulator. Tak, i przywoził te wina. To była jedna rzecz, a druga rzecz różnego typu przyprawy. On kupował, zamawiał przez internet mnóstwo, bo on w ogóle świetnie, prawie do końca posługiwał się, czy tam podróżował po tym świecie internetu, to było niesamowite. Zamawiał to przyprawy i świetnie je stosował do różnych potraw, także to było niesamowite. Także naprawdę o kuchni możemy dużo. Ale ja Państwu chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach, które mnie zaskoczyły. Po pierwsze taka fundamentalna, bo ja jestem z Rybnika i to jest zupełnie inny Śląsk niż Śląsk Kazimierza Kutza. To jest, ja jestem z Żabiego Kraju, u mnie są rzeki, zielono. To jest w ogóle, no, są tam te kopalnie, ale one są wkomponowane w taki zielony pejzaż. I pamiętam, że zawsze bałam się myśli, że mogłabym rozmawiać z Kazimierzem Kutzem. To był po prostu strach, taki jak... Adam Michnik zauważył, że mnie interesuje Śląsk i zrobiłam rozmowę o Korfantym z takim jeszcze żyjącym profesorem Orzechowskim, byłym ministrem perelowskim, to Michnik do mnie zadzwonił i powiedział, wiesz, zadzwonił do mnie Kutz, chciałby, żebyś przyszła do niego i żebyście porozmawiali. Więc Kutz mnie znalazł, to było dziwne. I pamiętam, że ta rozmowa, na którą szłam naprawdę z trzęsącymi się nogami i naprawdę... Panie profesorze, tak się właśnie strasznie bałam, że on mi będzie zadawał jakieś pytania. Ja w ogóle nic nie wiem o tym Śląsku. Jestem po polonistyce i zajmowałam się młodą Polską. W ogóle co ja tam wiem o Śląsku. No i pamiętam, jak mnie otwarł na ten Śląsk. I jak zobaczyłam, że ten jego czarny, taki szopienicki, on nie jest straszny, on jest fascynujący. I tak to się tak budowało i budowało. Także to było pierwsze zaskoczenie. A drugie to było takie, i tu naprawdę się bardzo bałam, jak wysłałam tą książkę, swoją biografię Kutza, cały ten Kutz bezczelnie do drukarni i nie pokazałam mu tej książki. I jeszcze namówiłam redaktora naczelnego Znaku Jerzego Ilga, żeby absolutnie mu tego nie pokazywać, bo ja wiem, co ja tam napisałam. Ja tam wszystko trzy razy sprawdziłam, wiecie Państwo, jestem ze szkoły dziennikarskiej, Gazety Wyborczej, więc u nas trzeba wszystko sprawdzać. No to on mnie nie zabił. Nie zabił, zadzwonił, powiedział, no właściwie to jest materiał na film. Potem mi kilka razy powiedział, że zrobiłam tam błędy. Powiedział mi, że wiem, że mówił o tym też ludziom, ale nigdy mi nie powiedział, co tam było. Chociaż raz do niego pojechałam i go poprosiłam, żeby mi pokazał palcem. Także taka odwaga, wiecie Państwo, i taka umiejętność zaskoczenia to było coś, co uwielbiałam w nim. To ja miałem troszkę inną historię, no właśnie jakby związaną z tym, że tak, no nie okej, okay, opowiem o dwóch momentach ważnych jakby z mojej perspektywy. Buszujący w zbożu, czyli Kazimierz Kutz za pierwszą nagrodę właśnie za Sól Ziemi Czarnej, którą dostał, pierwsze pieniążki dobre na festiwalu w Gdańsku wtedy, nie w Gdyni, zakupił dom. Zakupił dom w Beskidzie Żywieckim. Miejscowość się nazywa Milówka, znana Państwu zupełnie z późniejszych czasów braci Golec, na Górze Prusów. Kupił taki góralski dom i spowodował, że cała rodzina od prawa do lewa, no, kuzynostwo, wujostwo, ciotostwo, wszyscy się tam po prostu zjeżdżali. Czyli daję ten przykład buszącego w zbożu, ponieważ ja dostałem prezent najpiękniejszy, jaki można sobie wyobrazić. To znaczy dziecko miejskie dostało kawałek natury. Natury w sensie... na możliwości przeżycia i zbudowania świata, którego bez tego domu na tym Prusowie, który do dzisiaj jest jakby
we władaniu rodziny, no nie istniałby. Ten dom też przedłużył życie Anastazji, bo Kazimierz Kutz wywiózł tam właśnie swoją mamę ze swoją siostrą Trutką i one, myślę, tak dobre 20 lat sobie przedłużyły życia w tych wspaniałych, one zawsze wyjeżdżały koniec maja, zjeżdżały koniec września. No, czerpały pełnymi płucami z tych wspaniałych żywieckich jakby terenów. Teren jest tak uroczo dobrany, bo oczywiście Kutz jest filmowcem z urodzenia. To jest domek na półce skalnej, z której z jednej strony, jak państwo patrzą na zachód, to widać Baranią Górę, a jak się popatrzy do tyłu, to widać Pilsko. Więc jest to magiczny po prostu zakątek i o nim można by bardzo długo jakby rozmawiać. To była jedna perspektywa, którą Kazimierz Kutz, zachwyt, który dopiero po latach doceniłem, bo tego się oczywiście jak się z dzieciakiem, no człowiek nie docenia. A drugie zderzenie, też naturalne, kiedy no, jako młody chłopak, no oczywiście marzyłem o tym, o czym mogłem marzyć, no nie o byciu strażakiem czy górnikiem, tylko że będę reżyserem. Ale nie załatwiałem tego, tak jak państwo wiedzą na Śląsku, no to jest wujek, no to się idzie, załatwia tam się ten. Ja po prostu przyszedłem na staż do telewizji, telewizji Kraków. Zatrudniłem się w dziale technicznym i uczyłem się od podstaw. Ja nie miałem wykształcenia filmowego, no czyli zaczynałem od tak zwanego kabla. I kiedyś właśnie na tych korytarzach tego ośrodka telewizyjnego w Krakowie spotkał mnie Kazimierz Kutz, który, no nie będę się tutaj wyrażał, jak to ładnie powiedział, co tutaj robisz. A ja mówię, no pracuję. A mówię, jak to pracujesz? A mówię, no uczę się, wiesz, no kable tu na razie mi dali, potem mam się lampami zająć, potem tam, wiesz, jakaś zastawka, coś tego. I to było jakby pierwsze zderzenie, że on był zdziwiony, że po prostu ktoś z rodziny tak no, nie poszedł do niego, ty chciał tu pracować po prostu, tak? Tylko zobaczył, że ja mam po prostu chęć poznania jakby tego świata od tyłu i tą drogę przeszedłem no, literalnie od kabelka w takim studiu do pierwszego asystenta, włącznie do asystenta pana Kazimierza Kutza. No, to było moje takie drugie fajne wejście jakby w zawodowe życie. To jeszcze może spuentuję, żeby jeszcze był trzeci moment, który warto go chyba powiedzieć. No, trzykrotnie zdawałem do szkoły filmowej w Łodzi. No, nie miałem tego szczęścia, co Kazimierz Kutz, nie dostałem się do tej szkoły, ale pamiętam za trzecim razem, rokrocznie do szkoły filmowej dostaje się 6 studentów na reżyserię. Przyjmuje się, to jest od lat standard. W zeszłym roku po raz pierwszy przyjęto 6 kobiet. Ola, to dla ciebie to miód na serce, po prostu faceci już nie dają rady. 6 kobiet zostało i w tamtym czasie no, byłem pierwszy pod kreską, czyli 7. I do dzisiaj pamiętam pana Sławomira Kryńskiego. Pan Sławomir Kryński to był asystent pana Hasa, który wyszedł na korytarz, mówi, panie Kutz, no jest sprawa, no kurczę, jest pan pierwszy pod kreską. Rozumie pan, trzeba to jakoś załatwić, pan wie, to on trzeba zadzwonić, tego, on ten zadzwoni, tamten zadzwoni, ten odbierze, tego i jakoś to załatwimy. Ja pierwszy raz w życiu miałem, no, 21 lat, nie więcej. Pierwszy raz w stanie byłem zabić człowieka, tak? On się tak przestał, ja go po prostu wziąłem. Ja myślałem, że go po prostu pod tymi drzwiami w tej uczelni zabiję. Co on mi proponuje? Że ja mam zadzwonić do wuja, tak? Że wuj zadzwoni do Hasa, który był przewodniczącym komisji i oni coś ustalą. I ja będę miał życiorys taki, że ja wejdę do szkoły filmowej. Nie? No to było drugie już poza Kucowe, które... Ale czułeś, że on ci powiedział, spię, albo coś takiego, czy po prostu ty sam nie chcesz? Nie, absolutnie. Ja po prostu, ja dostałem, ja się we mnie się coś, to, nie umiem nawet tego określić, tego budziło, no jak można proponować to? Nie zdałeś, jesteś gorszy, sorry, no to po prostu zajmiesz się czymś innym w życiu, a nie, że będę załatwiał sobie, a poza tym jak żyć, tak? Potem, że załatwiłem sobie studia i co? Także to było trzecie.
Ja tego nigdy nie powiedziałem Kazimierzowi, tej historii, którą państwu tu opowiadam, bo mi po prostu było głupio. To mi się to nie, w ogóle nie mieściło w standardzie, no jak można, no jak zadzwonić i co? I on mi załatwi bycie studentem reżyserii? No bez jaj, no. To są trzy moje takie wspomnienia. To dziękuję. Ja powiem państwu tak, wiem, że rolą prowadzących jest zadawać pytania, ale tak postanowiłam, że też się zwierzę państwu z kolei z mojego takiego, powiedziałam, ważnego momentu w postrzeganiu Kazimierza Kuca. Oczywiście spotkałam się z nim nie osobiście, tylko na studiach, byłam uczennicą profesora Andrzeja Gwoździa. Wprawdzie historię filmu mieliśmy z kimś innym, ale też wspominałeś o Kucu, więc oczywiście miałam świadomość, że to jest ważny reżyser, współtwórca, jeden z współtwórców Szkoły Polskiej, chociaż tak trochę na obrzeżach funkcjonował. No i na wiele lat, powiedziałam, straciłam kontakt z tą postacią. A po czym skończyłam studia, zaczęłam pracować i przez parę lat zajmowałam się taką redystrybucją filmów. Wiem, że państwo pewnie nie wiecie, kto jest dystrybutor, bo to jest osoba absolutnie anonimowa dla publiczności, ale w branży to jest bardzo ważna, może nie tyle postać, co firma, która pośredniczy w drodze filmu od producenta do kin. No i ponieważ to jeszcze był czas, kiedy nie było multiplexu, więc firmy, które były w Warszawie, szukały przedstawicieli, zwłaszcza w naszym regionie, bo u nas kin było bardzo dużo, żeby pomagały im rozpowszechniać filmy. No i firma, z którą ja miałam kontakt, to właśnie mi tak powiedziała, że słuchaj Ula, za parę miesięcy będziemy mieli dla ciebie taką rzecz, że zobaczysz. No i ja byłam pewna, że to jest jakiś przebój amerykański. A tymczasem okazało się, że będzie to Śmierć jak kromka chleba, o którym filmie już się wtedy dużo mówiło, znaczy w tym sensie, że Kuc miał bardzo duże problemy, żeby znaleźć pieniądze dla tego filmu. Organizowano zbiórki, również w czasopismach filmowych, film jeszcze wtedy funkcjonował. No w końcu udało się dopiąć budżet, bo telewizja i Komitet Kinematografii dopięli pieniędzy, ażeby starczyło na realizację tego filmu. No i postanowiono go wprowadzić na ekrany, to był początek lat 90., 93 czy 4, to jest Śmierć jak kromka, więc pewnie w 5 wszedł do kin. No i ja tu właśnie miałam go rozprowadzić w tych kinach. No ale jakoś od początku panowie z Warszawy, w ogóle co mnie zdziwiło, zaczęli tu przyjeżdżać i prowadzić ze mną te rozmowy, tak? Pierwsze ja sama, później oni, a tymi panami to byli pan Jan Pużycki, scenarzysta filmu Piłkarski poker i Tadeusz Lampka. Nie wiem, czy go państwo znacie, no państwo na pewno, w każdym bądź razie to jest taka szara eminencja świata seriali. Wszystkie seriale, które są w TVP, to wychodzą spod jego ręki. On wtedy jeszcze się trochę zajmował filmami kinowymi, teraz właściwie już w ogóle je porzucił właśnie na rzecz seriali. W każdym bądź razie przyjechali i poszliśmy do telewizji Katowice, od tego się zaczęło. No i oni się spodziewali tak jakiegoś tam, powiedziałam, przyjęcia, a tymczasem będę tu używać kolokwializmów, zostali zupełnie olani. Po czym poszliśmy, bo ja umawiałam te spotkania, do Wydziału Wojewódzkiego, nie wiem jak to się wtedy nazywało, Wydział Kultury, ale jeszcze chyba, nie wiem czy już byliśmy po reformie czy nie, w każdym bądź razie do Urzędu Wojewódzkiego. No i tam też pamiętam do dziś przyjął nam naczelnik tego wydziału, to w ogóle przy nas buty ubierał, żeby się jakoś zaprezentować w trakcie tego spotkania. No i też powiedziałam, klimat był bardzo taki chłodny, zdystansowany, bo faktem jest, że to były czasy, że Kuc już tak nakręcił tę swoją słynną trylogię śląską, ale potem opuścił Śląsk, przeniósł się do Warszawy i powiedziałabym, przestał być taką postacią topową, jak jeszcze był wcześniej, kiedy na świeżo te filmy były w kinach. I to w zasadzie mógł być taki jego powrót tutaj na Śląsk. No i jak wspominałam na początku, te rozmowy były takie bardzo chłodne. Ale potem okazało się w ogóle dosyć szybko, dlaczego właśnie ci panowie przyjeżdżają i dlaczego te rozmowy z dnia na dzień stawały się inne. Otóż postanowiono, Jan Pużycki był wtedy doradcą prezydenta Wałęsy, powiedziałam, w takich sprawach mediów, komunikacji. No i się okazało, że jest plan, żeby Lech Wałęsa przyjechał na premierę tego filmu.
No i oczywiście rozmowy zupełnie zmieniły obrót, tak? Jak już się panowie dowiedzieli, że tu coś takiego jest szykowane. Słuchajcie, no to po prostu już wszędzie drzwi były otwarte, że jak na początku mnie też olewano, to potem szybko już zaczęło to dzwonić, tak, po zaproszenia na premierę. No i rzeczywiście ta premiera się odbyła. No powiem państwu, że było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Odbyła się w kinie Kosmos, przyjechała cała ekipa filmowa, oczywiście aktorzy i tak dalej. No i przyjechał Lech Wałęsa z całym dworem, nie tylko z żoną, ale właśnie oczywiście Jan Burzycki też był, ale Dżycimski i jeszcze ten, taka czarna postać. Tak, no w każdym razie wszyscy. I po prostu ja widziałam, jak się zmienia nastawienie do niego tutaj, jak Górny Śląsk, wow. Powiem państwu jeszcze, że to był jedyny film polski, na którego premierze był Lech Wałęsa, więc to też podkreśla wagę tego spotkania, że właśnie tu Stoczniowiec przyjechał uczcić Kuca i to, co się tutaj stało i to, o czym ten film opowiada. Także ja sama też zaczęłam zupełnie inaczej na niego patrzeć i późniejsze jego wizyty na Górnym Śląsku, w których też brałam udział, no nabrały innego charakteru. Już nie miałam wątpliwości, z jakiego formatu człowiekiem mamy do czynienia, bo też go prywatnie też byłam w stanie obserwować. Także to było znaczące, ale tu pan Krzysztof chce coś powiedzieć. Ja tylko dorzucę, że jak państwo właśnie potem tutaj, będą... Proszę państwa, leży, to leży dlatego, oryginalny scenopis Kazimierza Kuca do filmu Śmierć jak kromka chleba, więc po spotkaniu będzie można po prostu zajrzeć, jak wygląda autorski materiał, no, reżysera tego filmu. Także to jest jedyny egzemplarz. No już właśnie chyba muzealny, tak. Tak, myślę, że do tego filmu też warto wracać, bo powiem, że rzeczywiście wtedy może też ten klimat rozmów, zwłaszcza początkowy, był taki, że to już były, powiedziałabym, inne czasy niż parę lat wcześniej. Mianowicie byliśmy w momencie, kiedy tak budowaliśmy nową Polskę, wszyscy byli zajęci swoimi sprawami, więc chociaż zdawali sobie wszyscy sprawę, że sprawa kopalni Wujek i tego, co się stało, jest ważna, ale my już żyliśmy kompletnie czymś innym i rzeczywiście film nie odniósł takiego sukcesu w kinach, jak się spodziewano, ale przyznam, że jak ja go zobaczyłam po latach, to zupełnie inaczej się go teraz ogląda niż wtedy, tak? Wtedy on się wydawał taki niemal współczesny, a myślę, że on z wiekiem, z latami nabiera jakieś patyny i takiej właśnie ta symbolika tego filmu też jest taka, że już nie odbieramy go jako film realistyczny o tych wydarzeniach, tylko właśnie myślę, że już można o pewnym micie opowiadać. Tak, ja pamiętam, jak ja oglądałam ten film, jak no tam byłam naprawdę jakoś bardzo młoda, za młoda chyba na ten film. Ja pamiętam, jak on mi się strasznie nie podobał, jaki on był szary, brudny, ohydny i był po prostu jak te czasy, z których wyszliśmy. A ja byłam w ogóle gdzie indziej, mój świat, to była nadzieja, wszystko było kolorowe. Ja nie chciałam w ogóle oglądać tego filmu. I obejrzałam go dużo później, już zupełnie inaczej. I myślę, że Tadeusz Sobolewski, który pisał, że to jest taki film metafizyczny, to on miał absolutnie rację. To jest naprawdę genialny film. Znaczy ja jestem bardzo do niego przywiązana. Tak, ale też dopiero po latach. Ja powiem szczerze, że mam to samo. Wtedy faktem jest, że byłam zaoferowana tymi organizacją premiery, więc jakoś go wtedy nie byłam w stanie docenić, ale właśnie jak mieliśmy później w Kosmosie, też zresztą była rocznica premieru tego filmu kolejna, to myślę, że właśnie to jest film, który z wiekiem będzie nabierał patyny i on też pokazuje właśnie, jak często trudno jest trafić z filmem we właściwy czas, a to myślę różni film od innych dziedzin sztuki, tak? Bo jeżeli chodzi o obrazy, to często się tak zdarza, że właśnie ci artyści dopiero, no niestety, po śmierci zaczynają być i te obrazy cenne. Natomiast film jest takim, powiedziałabym, no ja może użyję niezbyt ładnego słowa, ale on niestety oddaje istotę sprawy produktem, który musi być sprzedany tu i teraz, bo on za dużo kosztuje. No a nie zawsze się tak dzieje, że właśnie z tym tu i teraz się trafia. Ja myślę też, Urszulo, że myśmy za wiele wtedy wiedzieli o perypetiach produkcyjnych, że one jakoś pokrywały, nie wiem, nasz entuzjazm obcowania z gotowym filmem. Państwo pamiętają, tam był wypadek na planie, zginęło dziecko od strumienia wody z tego... chciałem powiedzieć ze szlauchu po śląsku, z węża straży pożarnej, prawda? I
też cała ta, cały ten dyskurs prasowy, czasopiśmienniczy wokół filmu wtedy toczył się wokół kłopotów Kuca z otrzymaniem środków na jego produkcję, z włączeniem w to teatru Starego jako współproducenta. Bardzo dużo było tych pięter, które nas odsuwały od filmu, prawda? Pokazywały ten film jako pewne wydarzenie właściwie społeczne. I ja dokładnie miałem to samo odczucie, o których pani mówi. Mi się ten film nie podobał, ale może nie dlatego, pani Olu, że on był taki szary, że taki brudny był, tylko że to był czas, w którym wydawało mi się, że mam ten okres jakoś przepracowany. A ten film miał to do siebie, że pobudzał do wszczynania na nowo sobą konfrontacji z tymi czasami, co do których myśleliśmy, że minęły, albo chcielibyśmy, żeby już minęły. I to było takie rozdrapywanie ran, bolesne. No dlaczego teraz, dlaczego aż tak boleśnie? I myślę, że to też na zasadzie takiej troszeczkę, na zasadzie spektaklu psychoanalitycznego to działało, prawda? Takiej psychodramy ten film. On wyłaniał z nas, czy w nas potrzeby konfrontacji na nowo, no tego, co uważaliśmy, że już przepracowaliśmy. Tak, tak. No i to, a to było za szybko, za wcześnie, tak? Bo chcieliśmy odłożyć ten okres i budować wspaniały kraj. I byliśmy chyba, myślę, że wtedy nad połowa lat 90. to był taki etap, tak? Że każdy próbował tu znaleźć swoje miejsce, na nowo się wymyślić albo od nowa zacząć, ale inaczej niż rodzice to robili. No a ten film właśnie tak, patrzcie, tak było. To jest wasz początek, od tego się zaczęło. To jest jego siła, tak. A może mi państwo powiedzieć, może Krzysiek wie, dlaczego Wałęsa wyszedł tak wcześniej z tej premiery w Kosmosie i Kuc miał żal o to? Bo Kuc nie przedstawił go w pierwszej kolejności. Ale wracając jakby do tego, bo jak jesteśmy jeszcze przy chwilkę przy śmierci Krałka Chleba, ja akurat w tym gronie byłem osobą, która pracowała przy tym filmie, byłem pierwszym asystentem. I powiem państwu, ten film właśnie nie powinien powstać, bo moment śmierci dziecka, to nie był to szlauf pożarniczy, tylko to był ten wóz zomowski, który w filmie jakby występuje. Okej, okay, no to żeby państwo mieli dobrą perspektywę. Te samochody, które myśmy wykorzystywali w tym filmie, to były oryginalne samochody brane z Katowic-Piotrowic. Wtedy się to już nazywało oddział prewencji policji. To były wozy zomowskie. One dalej miały, jak się zdjęło te boczne napisy, to pod spodem były napisy, te, które w filmie jakby autentycznie są. Te wozy były zaprogramowane na śmierć. Ja pamiętam odprawę z głównym komendantem w tych Katowicach. Ja mówię, wie pan, my potrzebujemy do filmu, wie pan, tłumaczę mu, na czym polega film i tak dalej. Dwie atmosfery, potrzebuję wody tutaj. A ten generał tak patrzy na mnie, jakie dwie atmosfery pan chce? Ma pan w dyszy 12-15 atmosfer. Ja mówię, ale wie pan co, ja 15 nie potrzebuję, bo to ja jak usłyszałem 15, mówię, Jezus, to jest uderzenie takie dla państwa wiedzy, czyli jak stąd by uderzałbym tą wodą, to na końcu tego budynku jeszcze ktoś jakby dostał, to jeszcze leci, jest wyrzucony jeszcze w powietrze, tak? Około 20-25 metrów to było. Ja mówię, Jezus Maria, mówię, ale to musimy to zmienić i tak dalej, przeprogramować. Mówię, proszę pana, się tego nie da. Czyli te wozy, które państwo oglądają, one, te, które milicja w dawnych czasach używała po prostu nie po to, żeby nas grzecznie tam dotknąć, tylko po prostu jak walnął, jak ktoś był za blisko, jak walnął o drzewo, mur, po prostu naturalnie jakby ginął. I w związku z tym cały plan filmowy był ustawiony pod to, oczywiście to jest dłuższa opowieść tego, na długich lufach tak zwanych, czyli tłum był od tych, to było kręcone mniej więcej 100-150 metrów od to, co państwo widzą, jakby sklejone. I z osiedla nam zbiegł po prostu chłopak, który widział fajną, no jest jakaś fontanna, tak, i on wbiegł po prostu pod, no na moje oko, jakieś 5-6 metrów przed ten i został skotłowany, no właśnie został przemielony przez tą wodę, także to był naprawdę tragiczny wypadek. I tylko już puentując, i ten film, i pamiętam ten moment, bo to była niedziela i mieliśmy karetkę na szczęście przy planie i chłopak został odwieziony zaraz do szpitala, do Sosnowca. Stracił przytomność, w karetce miał wylew po prostu do mózgu, bo on uderzył, jak był skotłowany przez tą wodę z tego pancernego wozu o krawężnik. I szpitale przestały go przyjmować, tak? Jak zobaczyli, kurczę, jest jakiś problem, więc odsyłali go, bo karetka jeździła po trzech szpitalach.
To nieważne, w każdym razie przyszła ta informacja po kilku dniach, że zmarł. Ja pamiętam, bo tą informację no, ktoś musiał przekazać, więc ja przekazałem tą informację drugiemu reżyserowi. No i poszliśmy jakby do Kuca i Kuc powiedział, to jest koniec filmu. Po prostu to jest koniec. I proszę sobie teraz wyobrazić, to ja tak myślę o tym, to po prostu cały czas mam dreszcze i chce mi się płakać, że cała ekipa przyszła po prostu, tak? My musimy dla potomności dokończyć ten film. Kuc powiedział nie, to już jest koniec, bo dalej się już nie da robić. Także to, że ten film powstał tak jeszcze wewnątrz, myślę, że to też nie było upubliczniane. Po prostu już nie chciał tego, skończyć tego filmu. Tak? No, tak, był tak załamany, no ale wszyscy... A na jakim musieli... etapie zdjęć to się stało, czy już... To była połówka gdzieś. Nie, to jeszcze będziemy daleko. Do końca. No powiedzmy, było, dni zdjęciowych było 51. Byliśmy gdzieś koło 25, 20, może 30 dnia zdjęciowego, tak? Mieliśmy jeszcze trochę do pracy, nie? Kogo przekonał? Wszyscy, cała ekipa. Po prostu to myśmy... No, mój asystent, znaczy nas było dwóch asystentów. Ja byłem odpowiedzialny za właśnie armię, armijne zbrojenia i tak dalej, a mój kolega był odpowiedzialny, no to kolega, ja właśnie kolegę ściągałem z paska, tak, bo on też nie wytrzymał, to chciał się po prostu powiesić, tak, no. Ten ciężar tej odpowiedzialności i sytuacja... To może dobrze, no to... Siła tej odpowiedzialności była taka, że ona po prostu powalała ludzi jakby też w ekipie, tak? No więc tam się działy rzeczy, o których wy nawet nie wiecie, bo o tym się po prostu nie mówiło. A potem, no my jako dwóch młodych asystentów, tak? Myśmy mieli po 20 parę lat, kierownictwo produkcji naturalnie jakby, tak? No są młodzi, niedoświadczeni, więc 5 lat w prokuraturze, no, dla nikogo to nie jest przeżycie. Z oskarżenia takiego, że no, nieświadome spowodowanie śmierci, tak? Czyli nam groziło po 12 lat więzienia obu asystentom, tak? Że byśmy współodpowiedzialni, no śmierci po prostu. A tata chłopca dokładnie był w momencie, jak się zdał, ten wypadek się wydarzył, był na dole w kopalni. Pracował na dole, także to już gorszego dramatu nie można było sobie wymarzyć, nie? Wymyśleć, tak? Śmierć jak kromka chleba, także polecam Państwu mimo tego wszystkiego, a może to też pewnie jakiś znaczeń dodatkowy nadaje zobaczenie tego filmu. Kiedyś mam nadzieję, że albo my go pokażemy w kinie Amok, albo pewnie te filmy są dostępne w sieci, aczkolwiek ja zawsze preferuję oglądanie filmów na największym możliwym ekranie. Natomiast nawiążmy do tego, co dzisiaj będziecie Państwo oglądać. Sól Ziemi Czarnej, czyli ten pierwszy film, pierwszy w ogóle górnośląski film Kazimierza Kuca. No to też tak, temat rzeka. Arcydzieło to już właściwie od początku został tak okrzyczany i jest to chyba film, który, no nie, wcześniejsze też zyskały aprobatę krytyków, aczkolwiek u Kuca było różnie. Niektóre jego filmy się cieszyły ogromnym uznaniem krytyki, za niektóre był bardzo poniewierany. Ten na szczęście od razu wywołał bardzo pozytywne emocje i oceny i u krytyków i wśród publiczności. No i to jest właśnie ciekawe, górnośląski film, to jest też ciekawe, że ten film był bardzo znany też w Polsce, tak, został kupiony przez Polskę, która, mam wrażenie, że ciągle nie rozumie tego Górnego Śląska, chociaż tłumaczymy jej już od lat, na czym to polega i jak nas czytać, ale chyba tak do końca nie jest. I tu też mam do Państwa pytanie właśnie, do Pani Oli Klich, która jest w Warszawie, przynajmniej jedną nogą, tak? No właśnie, czy Pani dalej tłumaczy chociażby swoim współpracownikom Górny Śląsk, czy ten film na przykład może w tym pomóc? Do Andrzeja, bo Andrzeju, no Ty studentom też, ale też często też bywasz w Niemczech. Jak w ogóle w Niemczech jest Kuc postrzegany? A pan Krzysztof jest w Krakowie. Czy tam jest lepiej, czy gorzej? Z czytaniem Górnego Śląska i czy Sól Ziemi Czarnej może w tym pomóc?
Znaczy, ja to robiłam bardzo długo i bardzo długo tłumaczyłam Śląsk w Warszawie. Poświęciłam na to mnóstwo czasu, pisząc do gazety, spotykając się z ludźmi, uczestnicząc w różnych spotkaniach. Zresztą tak pewnie jak panowie i jak pani. Ale dzisiaj jestem chyba na takim etapie, że często sobie przypominam takie zdanie Kuca, no bardzo znane, że ze śląskością jest tak jak z żydowskością. To znaczy, jak jesteś Ślązakiem, to jesteś jak Żydem i to jest bardzo wygodne, bo można mieć... Przepraszam jeszcze, że wtrąca, jak to Kuc mówił, że jesteśmy wicerzydami, tak? Tak, tak, tak. No, że zyskuje dystans do wszystkiego i to właśnie ten dystans do wszystkiego, to ja jestem teraz na takim etapie. Że ja wiem, że w Śląsk przechodzi, znaczy stosunek do Śląska przechodzi różne etapy w Warszawie i w ogóle w Polsce. Tak, i raz to jest takie dezinteresowanie, taka absolutna obojętność, raz jest jakieś zainteresowanie, fascynacja, nienawiść, to bardzo różnie to bywa. No teraz jest zainteresowanie, ponieważ jest świetna książka Zbyszka Rokity, która moim zdaniem cudem dostała Nikę, nie wiem, to chyba tylko dlatego, że przewodniczącą była Kaś, że przewodniczącą była Inga Iwasiów, która jest po prostu wspaniałą profesorką i ona po prostu naprawdę ta jej laudacja, to każdemu z państwa polecam, ona tam tłumaczy właściwie, dlaczego ta książka dostała, dlaczego Śląsk jest tak ważny w dzisiejszych czasach. Ale to jest taki etap zainteresowania, ale naprawdę mówię państwu, za pół roku będziemy w innym miejscu, nie? Już będzie, a tam właściwie. Natomiast zawsze są ludzie, którzy... w których jest takie fajne zainteresowanie i taka chęć poznania. I z takimi ludźmi to ja chętnie rozmawiam. To jest tak, jak ktoś mnie pyta, no dobra, co z tym feminizmem? Przecież tam pełno ludzi was atakuje, te wysokie obcasy, a w ogóle ciebie atakuje, no i co? Ja mówię, no i co z tego? Ja nie muszę rozmawiać ze wszystkimi. Tak samo jest ze Śląskiem. A dlaczego ja mam wszystkich przekonywać do tego, że jestem Ślązaczką? Nie dość, że kobieta, nie dość, że blondynka, to jeszcze Ślązaczka. No Boga, no ja się mam zabić z tego powodu? Nie. Co do tego filmu, o którym chciałam powiedzieć wspaniały, ale też nie zawsze był dla mnie wspaniały, bo jak ja go zobaczyłam, to on był taki mroczny i była ta, znaczy to była ta kopia, wiecie państwo, jeszcze taka niewyczyszczona. Ja tam nie wszystko widziałam. A teraz po tej renowacji cyfrowej, on jest taki, jak któryś, już nie pamiętam kto, któryś z ekspertów powiedział, że on jest taki hipisowski, że w nim jest takie szaleństwo, że jest taki, wiecie państwo, taki fantasmagorie. I to jest to, co mnie najbardziej uwodzi w tym filmie, że on jest po prostu hipisowski. Natomiast to, co mnie, czego nie lubię w tym filmie i z czym nie radzę sobie, to jest ten Śląsk taki czarno-biały, tak? Ta tęsknota za Polską, ta piękna Polska. Ja nie wiem, pewnie Kuc to zrobił szczerze. Tam nie ma żadnych szarości, tam nie ma żadnej wojny domowej, żadnej tragedii górnośląskiej. No bo on wyszedł z takiego domu i było pewnie takie, no to panowie wiedzą lepiej, profesor, pani doktor też pewnie, bo macie to przerobione naukowo, że tamte czasy pewnie wymuszały taką narrację, prawda? Smolosz sobie z tym potem jakoś radził, Janek Lewandowski wcześniej już to podnosił. I to jest to, co jest dla mnie kłopotem w tym filmie. Tak, to może najpierw o Kraków, a potem o Niemcy. Kraków. Boże, Kraków. No to dokładnie to, co Ola powiedziała, to jest esencja. No też ja już się nie kopię, jakby nie rozmawiam z każdym na ten temat, bo to po prostu nie ma sensu. Jak ktoś jest zainteresowany, a czasami naprawdę są fajni ludzie zjawieni, nawet profesory różnych innych proweniencji, i wtedy warto wsiąść w samochód. Ja to bardzo często robię. I ci ludzie mają, i to jest piękne, bo to są już dojrzałe osoby zazwyczaj, to nie jest młodzież. Z młodzieżą jest problem, znaczy w tym sensie nie pamiętam od 10 lat, żebym z jakąś młodzieżą jechał na Śląsk. Zazwyczaj z osobami, które są dojrzałe, mają potrzebę po prostu, kiedy coś tam wiesz o tym Śląsku, to może być taką panoramkę. Mówię, dobrze, masz jeden weekend wolny? Masz, siadaj. I ci ludzie są odmienieni i to jest piękne, bo oni nagle mówią, kurczę, czemu my nie mamy tego w dostępie? Ja mówię, no słuchaj, no właśnie, to jest tak jak my mamy problem z kulturą żydowską poprzednią, tak? No, byli, ich nie ma. No, jak ktoś
mówił widzisz i był w sztetlu, no to był zainteresowany, bo to była jakby jego kultura, tak, którą możemy podglądnąć dzięki wspaniałym przykładom literackim i filmowym na światowych jakby rynkach, włącznie z Cinemanem, o którym dzisiaj z profesorem rozmawialiśmy, który jest z Rzeszowa. Ten Fred Zimmerman, który nakręcił Samo południe, które państwo na pewno znają, najsłynniejszy western, się okazuje z naszym Żydem z naszych terenów, nie, z dalekich i tak dalej. I dokładnie w Krakowie jest, tylko że w Krakowie jeszcze jest ta taka buta postgalicyjska, tak, że ty proletariusz jesteś, tak, ty jesteś tej, no bo wiedzą państwo, Kurz zrobił ten film, to znaczy Sól ziemi czarnej to jest ubranie Śląska w kostium, taki jaki Kutz wyobraził i miał w głowie. Tak? I on zaproponował, bo potem oczywiście to zderzenie ze Smolożem, tak, właśnie wynikało z tego niezrozumienia, bo Smolosz podszedł naukowo do tematu i mitologię, że Kutz stworzył mitologię, mit Śląska. On go nie stworzył, on po prostu ubrał, no tak jak się ubiera, pan profesor ma taką marynarkę, każdy z nas ma inny kostium, tak, i pokazał to ludziom i ludzie no, się zachwycili czymś, tak, co nawet w jednym z wywiadów znana aktorka, żona Mariana Brandysa, uciekła mi w tej chwili. Ten, Mikołajska tak poprosiła, żeby Kaziu ją przechrzcił na Ślązaczkę, tak? Bo w 70 roku to było tak, że to było coś tak niesamowitego, czyli pół wieku, no bo jak państwo sobie uświadomią kontekst Górnego Śląska, no nie mówię o Śląsku jakby w kontekście szerszym, no to przecież Walenty Rozdzieński, Morcinek, jeszcze jakieś nazwisko, kontekst państwu, który przychodzi? No i Kutz, tak? Jest nagle, i Kutz najbardziej oczywiście wizualnie, kontekstowo ubrał to i stworzył, pokazał, ja nie wiem jaka była recepcja tego filmu na świecie, bo to byłoby ciekawe, bo na pewno pan profesor raz to państwu potwierdzi, w niemieckiej perspektywy temat w ogóle nie istniał, tylko w ziomkostwach. Dopiero jak się doczytałem, jak to? W Niemczech nie było tematu powstań? W ogóle nie było, taki drobiazg, że historycznie nawet nie był ujęty w cokolwiek. Oni nie mają, nie że takiego filmu, nawet nie mają takiego dokumentu ponoć, tak? Czyli no, fajnie byłoby włożyć, tak, w europeistykę ten film i pogadać na przykład z Niemcami o ich kontekście dzisiaj z młodymi ludźmi. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, tak? Byłoby to, uważam, fascynujące. Też, ale i u nas, bo w końcu też teraz tak dochodzi do pewnej rewizji postrzegania powstań górnośląskich, więc myślę, że i u nas mógłby on teraz dyskusję wzbudzić. Jedno tylko zdanie, bo profesor na pewno nam to pięknie opowie o tym filmie, ale jak mówiłeś, Krzysiek, to tak sobie pomyślałam, Boże, jaką on miał niesamowicie silną tą wizję tego Śląska. Po premierze on udzielił jakiegoś wywiadu, gdzie powiedział, i to pamiętam do dziś, gdzieś to zapadło we mnie, Śląsk jest mój, jestem arystokratą. To po prostu jest mega, nie? I narzucił to wszystkim, no, Śląski z wszystkim. Myślę, że do tego stopnia, że to młode pokolenie reżyserskie, tak, może też i pisarskie, bo chociażby Twardoch próbuje się odżegnać od niego i że musi go najpierw, no nie użyję tego słowa. A chodzi z ścieżkami. No właśnie, więc muszą właśnie takie meandry różne wykonywać teraz młodzi, no co z tym Kutzem zrobić, tak? Trudno zrobić film obok niego. A trudno też zrobić razem z nim, bo od razu się jest po no, gorszej stronie. Gorszej sytuacji, że naśladuje. Także myślę, że on duży problem tu. Znaczy, jedno jest pewne, że nie można zrobić filmu o Śląsku bez Kutza. On to czasami brzydko mówi, z tyłu głowy zawsze będzie. Kutz był jeden. Nie da się Kutza powtórzyć, nie da się zrobić z Kutza bis, bo cała jakby tkanka psychologiczna tego reżysera, cały jego świat wyobrażony, no jest jeden, jest jego, Kutzowy. I tu rzeczywiście te filmy śląskie, a zwłaszcza Sól ziemi czarnej, to są takie filmy wyśnione. Wyśnione w takim sensie, że również wymarzone, prawda? Wyśnione, wymarzone. Takie, powiedziałbym, filmy, które wynikają z przekonania Kutza, że no, nie tylko ten świat pragmatyczny, realistyczny warto utrwalać, ale że
nasze wyobrażenia o regionie, o ludziach regionu mają równą albo większą wagę. Stąd to częste takie równanie tego filmu do rangi mitologii śląskiej. Bo problem polega na tym, że ten film jest sztuczny, on jest przez Kuca wymyślony, ale złożony tak jak z klocków w puzzle ze Śląska, z prawdziwego Śląska. I ranga tego filmu polega na tym, że te pojedyncze klocki złożyły się w tak fenomenalną całość, która urosła, która awansowała do rangi pewnej mitografii śląskiej, prawda? Znaczy, to jest z punktu widzenia Poznania dość trudny proces, bo robi się coś, o czym się marzy, co się wyśniło, o czym się wie, bo wzrastało się w tym środowisku, ale w końcowym produkcie powstaje rzecz niepowtarzalna, jedna w swoim rodzaju, która jest w pełni autorska. To jest Kuc wyśniony przez Kuca, film, książek kucowy, i tym lepiej, jeśli my się możemy z nim identyfikować, ale dlatego Kuca nie można podrobić, nie można go, nie wiem, naśladować, no można go imitować, ale to zawsze będzie tylko imitacja, będzie to gorszy Kuc. Byli tacy, którzy to próbowali, więc ja mam z Kucem, ja w tym względzie nie mam problemu, ponieważ oglądałem Sól Ziemi Czarnej na takim wyjściu z klasą. Państwo starsi pamiętają, w PRL-u się chodziło na seansy do kin. To były najfajniejsze dni w szkole, kiedy nagle gruchnęła wieść, że idziemy dzisiaj do kina. I myśmy poszli, ja jestem siemianowiczaninem, więc sąsiadem Kuca, poszliśmy na Sól Ziemi Czarnej z klasą do kina. Proszę Państwa, ja przeżyłem szok. Główny bohater mówił językiem mojego dziadka, górnika. Mówił językiem, za którym my dostawaliśmy jeszcze no, kilka lat wcześniej linijką po rękach, bo nasza polonistka w podstawówce, nic jej nie ujmując, dystyngowana dama z Wileńszczyzny, no, nie znosiła Ślązaków, nie znosiła języka czy gwary śląskiej. A myśmy nie potrafili inaczej mówić. Ja się literackiej polszczyzny w liceum nauczyłem. Wszyscy wokół mnie, mama, tata, dziadkowie mówili, no jak to dzisiaj mówimy już dzięki Bogu w języku śląskim, czy jak ktoś woli w gwarze, czy w gotce. Trzeba dyskutować w tej chwili o randze tego języka, ale ja mówię, kto się ważył na to, że w kinie pozwolił aktorom mówić po śląsku? Proszę Państwa, ja się rozpłakałem w tym kinie. Siedziałem koło kolegów, koło koleżanek, którzy na mnie patrzyli, co się z tym dzieje. No nagle mój dziadek, górnik z Bańgowa przemówił do mnie z ekranu i wyglądał jak on, z tą fajką. Mój dziadek miał tu właściwie zwichniętą dolną wargę, bo ciągle ta faja była w gębie i on jej nie wyciągał, nawet z nią zasypiał, drodzy Państwo, co było przekleństwem mojej babci, bo powiedziała: chłopie, ty mi sam podpolisz te łóżko. Na szczęście do tego nie doszło, bo dziadek poza tym, że palił tą fajkę, to miał zawsze przy łóżku kwarytkę, a więc ćwiartkę gorzołki, i w pewnym momencie odłożył to fajkę i napił się tej gorzołki. I to było zbawienne dla babci, bo wiedziała, że nastąpi ten moment, kiedy fajkę zastąpi ma butelka. Ale proszę Państwa, ja mówię o tym dlatego, że odkryłem w Soli Ziemi Czarnej genezę swojej rodziny. Tak jakby mi ktoś dał klucz do kodu genetycznego. Skąd jestem, po co jestem. I to było dla kogoś, kto ma, no ile się ma lat w drugiej klasie liceum? 14, 16, to już byłem stary w gruncie rzeczy, ale to było objawienie. Ja się przestałem wstydzić mówić po śląsku. Przestałem ukrywać to gdzieś, że wołam z podwórka do okna babci, dziadka: ołma, ołpa, bo u góry mieszkał pan Bogdan, który przyszedł na kopalnię Siemianowice z Czeladzi, i babcia mówiła zawsze: nie godaj tak, bo obrazisz pana Bogdana. Ale im się to podobało, to ołma, ołpa wołałem na cały głos. I proszę Państwa, Sól Ziemi Czarnej tak się szczepiła, skleiła z moją biografią, że ja tego filmu w tej chwili już nie widzę jako doświadczenia z kinem, tylko widzę jako mój własny sen. Wyśniony, wymarzony, niezwykły zupełnie. Taki, no, gdybym w tej chwili robił dziadkowi pomnik na cmentarzu, na grobie, to bym dał fotos tego dziadka, który przed tą walącą się ruderą ginie. Ten sam zegarek miał mój dziadek. Ja go do dzisiaj mam w domu, cebulę właśnie. To
Kuc obudził we mnie jednym filmem. Ja potem, proszę Państwa, przeżywałem niezwykłe przeżycia. Wzruszyłem się znowu, jak zawsze o tym opowiadam, ale nie będę płakał. Plenery do Perły Ziemi, do Perły w Koronie kręcono na obrzeżach Siemianowic, między Siemianowicami a Szopienicami, na tak zwanej Szelerce. To był taki obszar wyżarty przez dymy okolicznych hut cynku. Moja ciocia listonoszka w Siemianowicach miała tam swój rejon. Ja jej w czasie wakacji często pomagałem i chodziłem tam rozdawać listy, jakieś 5 zł zawsze czy 10 dostawałem. I w pewnym dniu myśmy przyszli na tą Szelerkę i co zastaliśmy? Zastaliśmy poprzebieranych w kostiumy lokatorów tych budynków. Przy więzieniu, bo tam było więzienie siemianowickie, widzieliśmy jakieś nyski dziwne, kamery, wysięgniki. Trafiłem z ciocią listonoszką na plan Perły w Koronie. Przeżycie jak z drugiego snu. Co więcej, Kuc był przed zdjęciami i jego asystenci czym prędzej ciocie i mnie przebrali w kostiumy do filmu. Ponieważ trzeba było kręcić, ciocia odłożyła torbę z listami i został mój wizerunek i mojej świętej pamięci cioci w Perle w Koronie. Więc jeszcze Kuc się jakby wpisał w taką pamięć rodową mojej rodziny. Ja widzę ciocię na filmie Perła w Koronie i siebie tam widzę w kapeluszu. Zresztą biegnę, nie wiem dlaczego w kapeluszu, w jakimś uroczystym stroju, bo witaliśmy tych górników, którzy przychodzą. A zaczęło się tak, że drodzy Państwo, skończyło się tak, że na drugi dzień byłem w oknie swojego mieszkania i widzę karawan zmierza ulicą. Karawan ciągniony przez konie, wystrojone. Czym prędzej się ubrałem, wyskoczyłem na tę ulicę, poleciałem za tym karawanem i trafiłem znowu na ten plac filmowy Perły w Koronie. Ponieważ to był ten karawan, który tam zagrał w pogrzebie jednego ze starzyków, jednego z dziadków. No i znów trudno mi oddzielić Perłę w Koronie od mojej biografii. Także w sposób zupełnie naturalny tego Kuca mam w sobie, tego Kuca przez TZ, chociaż Ciebie też bardzo lubię, Krzysztofie, ale ja też nigdy Kucowi o tym tak do końca nie mówiłem, nie zdradzałem się. Chciałem, żeby to było też moją tajemnicą. Zachowałem tę tajemnicę. On wprawdzie wie, że szedłem za tym karawanem, bo gdzieś to też eksploatował w różnych rozmowach, ale zdjęcie z planu Perły w Koronie trafiło do książki pani Oli, robione dziwnym aparatem, NRD-owskim druchem. Ten aparat nazywał się Połowa Start, nie wiem dlaczego. Jest gruboziarniste zdjęcie z planu Perły w Koronie. W ten sposób trafiłem na łamy pani książki pani Olu właśnie. No i tak można by długo opowiadać, a co do tej zagranicy, co do Niemiec. Niemcy, proszę Państwa, tu miałem bardzo smutne i takie nieprzyjemne momenty towarzyszące projekcji w Niemczech z Soli Ziemi Czarnej. Zresztą też wszystko od środowisk zależy. Ślązacy, górnośląscy, no obojętnie patrzyli na ten film, to nie był ich świat, ponieważ zawsze mówili, że to jest perspektywa jedna polska, Kuc tak założył, to miała być perspektywa polska. Inni tak zwani ziomkowie albo środowiska zbliżone ten film po prostu opluwały, że to jest propagandowy hejt, byśmy dzisiaj powiedzieli, na Niemcy. A film nie miał dystrybucji szerokiej w kinach. Kuc w Niemczech był hołubiony za swoje wcześniejsze filmy, za Nikt nie woła, za Milczenie. Nawet trafił z fotosem z Milczenia na okładkę prestiżowego czasopisma filmowego. Tak, to niebywałe Film Critic. Natomiast, to jest paradoks, tu jest pewien, bo scenariusz do trzeciego z tytułów tej trylogii, do Paciorków jednego różańca, Kuc pisał w Hamburgu, kiedy pracował w Teatrze Thalia, inscenizując chyba dokładnie, tak, Breżana. I no tak, Niemcy śląskich filmów nie lubią, nie rozumieją i nie chcą ich rozumieć, pochodząc z założenia, że one są propolskie, że są nacjonalistyczne. Oczywiście jest w tym ziarno prawdy, ale ta prawda jest intencjonalna. No, Kuc założył, że opowiada o powstaniach śląskich z perspektywy polskiej. Chociaż wprowadził, jak Państwo pamiętają, tą
cudowną postać sanitariuszki niemieckiej, z którą romansuje polski powstaniec, co było ewenementem. Nie wiem, czy to by dzisiaj przez cenzurę przeszło, prawda, że ta scena. No i tak, tyle moich zwierzeń bez łez dzisiaj, Urszulo. No, wspaniałe i piękne. To dwie jeszcze ucieczki dołożę, dobrze. Bo to do wypowiedzi zaraz trzeba, żeby państwu jakby skomplikować odbiór tego filmu. Dlaczego to się w ogóle wydarzyło? Kazimierz Kuc nie miał być reżyserem. Nie chciał być reżyserem. Zawsze chciał być pisarzem. Ale przez ten kompleks, o którym pięknie pan profesor jakby tu powiedział, no on wyjeżdżając na studia do Łodzi, nie mówił piękną polszczyzną. On miał ten zaśpiew z tyłu. I to był tak ogromny kompleks, że marzył o tym, żeby pójść z kolegą do Krakowa na filologię polską, nomen omen, i zrezygnował i przesiadł się i pojechał na jakieś obrazki, no to może jakoś tam przemknę tego. Wymyślił sobie to. To była pierwsza ucieczka od Śląska, dzięki któremu mamy to, co mamy. Drugą ucieczką w jego wydaniu było to, że on jak już pojechał do tej Łodzi, zrobił wszystko, żeby no, odnieść sukces, tak? Czyli z kilkuset studentów zostało ich 12, których wszystkich nazwiska państwo znają dzisiaj, tak? Bo to było te pierwsze dwa lata szkoły filmowej, 49 czy 50, przyjmowano po prostu wszystkich, a po roku eliminowano i zostawiano ci, którzy byli najlepsi, czyli Morgenszterny, Munki, Wajdy, no, to oni po prostu zostali. Jak już się przecisnął, to postanowił, że nie będzie przecież opowiadał o Śląsku. Tak też uciekam, kurczę, Jezus. No jak ktoś z państwa był w Szopienicach, nie wiem, czy ktoś z państwa był w Szopienicach. No dzisiaj, ja była, powiem, tu się też zdradzę, ja no. Tam miałam praktyki studenckie, ale powiem państwu, jak mieszkam w Gliwicach, podobnie jak my tu wszyscy, i w naszym mieście się właściwie w ogóle gwary nie spotyka kompletnie. Tak. Natomiast no, zdałam na studia, miałam wtedy 18 lat, bo jestem z grudnia, także jeszcze tyle. Ja tam przeżyłam szok, ponieważ przez cały miesiąc, pamiętam, że to była praktyka w sklepie warzywniczym i to tak w centrum Szopienic, ja tam przez miesiąc nie spotkałam osoby, która by mówiła polszczyzną. Więc dla mnie Gliwiczanki, proszę państwa, 30 kilometrów stąd po prostu szok totalny, także jestem w stanie to zrozumieć. To z jednej strony, a z drugiej strony 6 hut cynku i ołowiu, albo związane jakby z cynkiem i ołowiu, czyli miejsce tak zdegradowane, tak zniszczone, że tylko wsiadam i uciekam. I oczywiście dwa pierwsze jego filmy to są filmy zrobione na bazie żydowskich historii napisanych przez pana Józefa Hena, bo to jest też niesamowite jakby kontekst tego żydowstwa, jakby nam się tutaj pojawił, które okej, jedną etiudę psa zrobił w Katowicach, no bo po prostu znał te tereny, tak? Łatwiej mu było właśnie w tych Szopienicach paskudnych ten biedny wilczur, którego nie umiał zabić, tak? To on jest dokładnie robiony w Szopienicach, w terenie, który dla Kazimierza był jakby terenem znajomym. Ale potem te filmy uciekał coraz dalej, aż dojechał do momentu, w którym już się dalej nie dało dojechać, bo jak mówił, no dalej już mogłem zostać tylko pijaczkiem z Patifie i jego brat Henryk, najstarszy, no obił mu za przeproszeniem dziób i sprowadził z powrotem jakby na Śląsk do swojej... Kuc zaprzecza oczywiście, tak. Że czasem... No w każdym razie na pewno spędził rok w Tychach na ulicy Filaretów 15 przez 4 i tam się narodził znowu z tej ucieczki łódzko-warszawskiej ten nowy Kuc, którego państwo właśnie dzisiaj jakby tu zobaczą, tak? Czyli z dwóch ucieczek. Ja jeszcze muszę słówko do gwary powiedzieć, bo drodzy państwo, wydawałoby się, że Kuc, który wyszedł z gwary, no, nadużywał jej, lubił jej. Nic mylniejszego. Kuc nie szastał gwarą. Kuc niezwykle szanował gwarę. Jeśli ktoś chciał tak protekcjonalnie się do niego zbliżyć, tam po śląsku go zagadać, panie Kuc, co tam? Nie. Kuc mówił piękną, wysmakowaną, naturalną polszczyzną literacką. I naprawdę mogę na palcach jednej ręki policzyć momenty, kiedy słyszałem go mówić gwarą. Wiedział, że jestem gwarowy. Nigdy mnie nie zagadnął po śląsku. Nigdy. Ja raz
próbowałem to zrobić, ale szybko się ocknąłem i w życiu tego nie powtórzyłem. Widziałem, co się dzieje, jak dziwnie czuli się ludzie, którzy chcieli zadzierżnąć z nim znajomości przez gwary. Nie. Prawda, pani? Tak, pamięta tak, pani to? Ja to też to? Widziałam, no tak. Właśnie. Ja dlatego się z nim dobrze czułam, bo ja nie znam gwary. Znaczy, no nigdy się nie nauczyłam. Teraz myślę, że pójść na jakiś kurs. Ja o tym też myślę, ale jakoś nie ma w ogóle kursów gwary śląskiej. Podobno są. Zbyszek Rokita skończył i jeszcze z dwóch takich, a i Łukasz Kochut też mi mówił, że był na takim kursie. Także można znaleźć podobno. W Gliwicach trzeba zorganizować. Są. Ale jak chciałam nawiązać do tego, gdy pan profesor mówił tak przejmująco dla mnie o tym swoim doświadczeniu pierwszego seansu i kiedy pan odnalazł w tym swoje życie, to właśnie była taka rzecz, która mnie, jak tutaj w ogóle myślałam o naszym spotkaniu i jak, gdy się przygotowywałam do niego, to myślałam, że to chciałabym państwu powiedzieć, że to jest coś, czego nie rozumiem, jest dla mnie jakieś takie transcendentne, chociaż czuję, że to jest prawdziwe bardzo. Znaczy, że Śląsk dla Kuca od początku do końca był cierpieniem. Bez względu na to, jakby próbował z tego wychodzić, uznoślać, szukał różnych sposobów, ubierał różne kostiumy, to zawsze tam było niesamowite cierpienie. I to, co ty mówiłeś, Krzysiek, o tym, o tej filmówce, ja pamiętam, jaką ogromne wrażenie na mnie zrobiło, jak, no bo wiecie, jak się szuka rzeczy do biografii, no to różnych, no robi się taki kolaż z różnych rzeczy, z różnych wywiadów. On udzielał setek tysięcy wywiadów przecież. Ja pamiętam, jak wpadły mi w ręce trzy cytaty. Jeden cytat, że przestał mówić gwarą dopiero, gdy skończył 18 lat. Dokładnie to tak brzmiało. Przestałem mówić gwarą, skończyłem 18 lat. W filmówce nigdy z nikim nie rozmawiałam o Śląsku. To była druga rzecz. I trzecia rzecz, jak kiedyś mówił, jakim dla niego upokorzeniem był Śląsk i jak go znienawidził. Użycie słowa nienawiść, no to było dla mnie coś po prostu, jaki trzeba mieć emocjonalny stosunek do tego miejsca, do tego kodu, o którym pan mówił, do tego pejzażu centralnego, o którym on opowiadał kralnie, żeby... Tak, żeby mieć, ja to z jednej strony nie rozumiałam, a z drugiej strony zazdrościłam mu tego, bo we mnie tych emocji nigdy nie było tak mocnych, nie? I to było chyba coś, co mnie strasznie do niego ciągnęło, że w nim było coś takiego fascynującego, że on miał tak mocny stosunek do tego Śląska. I to był jego tak, artyzm. I to było, tak. To był artysta w czystej postaci. To była, tak, to była sztuka. I jeszcze na koniec państwu powiem, że jak weszłam, to po prostu tutaj, to zachwyciłam się, bo ja kocham Chudego i to jest zupełnie inny Śląsk niż Śląsk Kuca. I dla mnie, jak chcę odpocząć i zobaczyć taki Śląsk, jakim marzę, to jest właśnie ten Śląsk. Taki, wiecie państwo, zupełnie inne. Także bardzo też dziękuję za tą wystawę przy okazji. Proszę państwa, my tak tutaj rozgadaliśmy się. Przed państwa jeszcze projekcja filmu, ale też może państwo macie jakieś pytanie, które wam się nasuwa i chcielibyście postawić naszym gościom. Czy... No. Na razie widzę, że nie. Intymne pytanie. Tak, Kuca można było o wszystko pytać. Nie wiem, czy nas, no ale spróbujemy się zmierzyć, jeżeli jest takie pytanie. Nie ma. A chcielibyście się uczyć gwary? Wszyscy mówią gwary. Tak? Proszę? Też, no. Bytomiu tak, ale właśnie to jest też ciekawe, że mamy jeden region, ja to właśnie bardzo czuję, no myślę, że państwo też, mamy tu Rybnik, Gliwice, że no u nas kompletnie gwary nie ma na ulicach. Ja przeżyłem szok w Święto Zmarłych, drodzy państwo, bo moje Siemianowice tak w latach 60. to jeszcze pobrzmiewały językiem niemieckim, tam umysły go dały przed kościołem. Zresztą moja babcia miała miejsce w kościele, były takie kartki rezerwacji miejsc obok nazwiska Korfanty. Ja się wychowałem na tych sadzawkach, dwa kroki od domu Korfantego i zawsze mi to szalenie imponowało. Ale teraz będąc na Święto Zmarłych na cmentarzu, z ogromną, nie wiem, nie chcę powiedzieć radością, ale ze zdziwieniem spostrzegłem, że były grupki ludzi, kępki takie przy grobach, które mówiły,
polskim i niemieckim przeplatanym. I to nie były osoby, które przyjechały na groby zmarłych z Niemiec, na pewno nie, bo to oczywiście szybko sobie potrafiłem uzmysłowić po akcencie i tak dalej, że jeszcze w tym najstarszym pokoleniu urodzonym pod koniec wojny, czy wychowanym pod koniec wojny, czasami przetrwała niemczyzna jako język porozumienia, komunikacji. Ja z babcią chodziłem do Magla, gdzie były dwie siostry, które nie znały w ogóle polskiego, to były lata 60., ale one nie wychodziły poza ten Magiel. Tworzyły sobie swój świat zamknięty i żyły w Niemczech, w tym Maglu. One nie wiedziały, co się dzieje poza tym miejscem, więc to jest zrozumiałe, prawda? Kultywowały tę Niemczyznę, chyba nawet nie wiedziały, że w Polsce mieszkają, myślę. Tak, koniec wojny je zastał przy tym Maglu i one tam maglowały i maglowały, ale to, ja myślę, podobnie było też w Szopienicach. I to jest to, o czym pani mówiła, pani Olu, taki ból połączony z nienawiścią, taki niesmak, no co, gdzie ja w końcu jestem? Muszę swoją tożsamość gdzieś określić, zbadać i również językowo. Ciągle się borykam z tym. Nie jestem antyniemiecki, broń Boże, ale muszę jakoś określić siebie, prawda? Gdzie w tym kółku jestem? I to bardzo mi się podobało to stwierdzenie o tym takim bólu, bo ja z Kucem rozmawiałem, drodzy Państwo, jesienią 18 roku, tuż przed jego śmiercią. To był jeden weekend, który miał rozpocząć cykl rozmów do książki. I w tym bardzo dojrzałym już, schyłkowym okresie życia ten ból był widoczny. On się rysował na twarzy Kuca, on się rysował w sposobie jego chodzenia, w zatroskanym akcencie jego zdań. Ten człowiek, nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie na koniec naszego spotkania, ale nie był ciągle pogodzony z sobą. On szukał nieustannie miejsca na siebie i dla siebie. To właśnie, żeby to nie było tak, żebyśmy tak smutno nie skończyli, to powiedzmy jeszcze o jednym pięknym filmie, którego nie ma. Bo Kuc nie zrealizował, jak Państwo wiedzą, jednego śląskiego filmu. Władza komunistyczna zabroniła mu Różowy Horyzont. Tak? Miał to być śląski western, no ale niestety ponoć w uzasadnieniu, mam nadzieję, że to jest prawda, pan prezes zweryfikuje, że skojarzono tą historię księdza z proboszcza Moczy Gęby z Płużnicy Wielkiej, który wyjechał ze swoimi parafianami do stanu Teksasu, do miejscowości Panna Maria w Stanach Zjednoczonych. No komentarz był tylko taki, że to jest jawna historia kardynała Wyszyńskiego. I po prostu proszę tego tematu nie kontynuować. Ogromna szkoda. Ten film powstał w wersji amatorskiej. Zrealizował go w swojej wizji pan Józef Kłyk. Także jakby Państwo chcieli zobaczyć inną wersję pomysłu Kuca, to gdzieś można w Bieruniu, czy gdzieś jakby ten film zobaczyć. Jest w sieci, można. Tak, to też polecamy. Właśnie chyba Kłykowi się najbardziej udaje inny obraz Górnego Śląska pokazać, nie? Amatorski, no bo jednak on ma status amatorskiego fenomenalny reżysera. Fenomenalny człowiek. No, ale fenomenalnie właśnie jakby jemu chyba udaje się odejść od wizji Kuca i realizować swoją autonomiczną wizję Górnego Śląska, także też polecam, westernową, która ale bardzo przypadła do gustu Kucowi, nagradzał te filmy na rozmaitych festiwalach, tak. Także warto po nie sięgnąć. Najtańsza produkcja filmowa w tym kraju. Tak, zresztą on też, ja miałam raz przyjemność być u pana Józefa Kłyka, bo pamiętam, chcieliśmy go tutaj ściągnąć właśnie z rekwizytami do gatunku western w Akademii Filmowej Szkolnej. No słuchajcie, to jest coś niesamowitego, odjazd kompletny. On ma po prostu kompletny salon z westernu w piwnicy swojego domu i no jest co oglądać i słuchać. Pszczyna, tak, Pszczyna. Zaraz zapomniałam, jak się ta miejscowość nazywa. Bojszowy. Które zresztą mają też pełnią rolę w biografii rodziny Kuca. To jest ciekawe, prawda? Babka, pani, prawda? Tak, prababka jest z Bojszów. Tak się koło zamyka. I to Bojszowy, i te różne miasteczka pod Rybnikiem, i Rudy, w których mam wielką przyjemność teraz czasami mieszkać. To są takie miejsca, w których spotyka się młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy mówią,
równie płynnie gwarą śląską, różną, w zależności od miejsca, a potem łatwo przechodzą na polski. I to jest tak fantastyczne, to znaczy, że ta gwara jest językiem domu ciągle. Mam nadzieję, że będzie bardzo długo. Moja sąsiadka ma z 30 lat i mówi tak pięknie, że tylko bym jej słuchała. Także, a zresztą popularność tego instagramowego gwiazdora Rubensa też pokazuje, prawda, że jednak ten śląski nie jest ani wulgarny, przecież jest po prostu dowcipny, internetowy, memowy. Super, że tak, ciągle jest. Miejmy nadzieję, że właśnie młodsi bez kompleksów będą używać tego języka, bo niestety pokolenia wcześniejsze, no i to myślę tutaj właśnie, to też jest ciekawe, tak, że chyba w Polsce właśnie ta gwara górnośląska chyba była jedyną, która takie kompleksy wzbudzała w tych, którzy jej używali, bo ani górale, ani chyba Kaszubi, ani oczywiście cały wschód, tak, który zaciąga, no oni się nigdy nie wstydzili swojego języka, a tutaj ci ludzie stąd Rubens się nie wstydzi i te 100 tysięcy ludzi, którzy go obserwują, też się nie wstydzą zupełnie. On mówi o tolerancji, o swoim homoseksualizmie, o wszystkim w gwarą i to jest po prostu świetne. Ale pamiętam, że jak ja mówiłam Kucowi, bo on właśnie to, co pan mówi, że w nim był ciągle taki ból do końca, nie? Jak ja mu mówiłam o takich fajnych rzeczach, które zauważam, że takie fajne rzeczy się dzieją na tym Śląsku, we mnie zawsze jest dużo entuzjazmu, ja się tą łatwo entuzjazmuję, to on się, słuchajcie, denerwował i mówił, że nie, że to z tego nic nie będzie, że to zdycha. No to zresztą pamiętacie na pewno, no, także tak to było z nim. Ale i tak go kochaliśmy. No. Chętnie, ale jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. To chyba najpierw szkolenie przejdziemy jakieś, chociaż lekkie. Ale tak a propos jeszcze, bo to ciągle jakby jesteśmy w tym sosie, w tej zupie kucowej, to ja sobie przypominam taką inicjatywę w Szopienicach, która miała odmienić też oblicze tej ziemi. Nie Dom Kultury, tylko to miało być takie muzeum poświęcone malarzowi, który stamtąd, jak państwo wiedzą, wyemigrował, Hilaremu Krzysztofiakowi, który zrobił karierę w Stanach Zjednoczonych. Ja sobie teraz, jak rozmawiamy o tym, przypomniałem, bo żyje jeszcze żona pana Hilary, pan Hilary zmarł w 78 roku, ho, 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 a pani Hilarowa porzuciła Niemcy, to jest dziennikarka pracująca dla Radia Wolnej Europy. Ja pamiętam, że ona poprosiła, ja byłem w szoku. Mówi, czy możemy pojechać do Szopienic? Przecież Hilary jest z Szopienic, toście tu byli, tak? Ona nigdy, bo ona jest warszawianką. Żoliborz. I ona nigdy nie była. Ja muszę po prostu znaleźć te zdjęcia, bo ja w życiu miałem tak fajnego modela, bo ona była w takim szoku po prostu oglądając te wszystkie tam zakamarki, a w związku z tym miała twarz, no filmowo trudno zwyryżerować taką osobę. I ona mówi, to stąd pochodził Hilary? Mówię, no to ona dopiero zrozumiała teraz, na stare lata, skąd ta jego twórczość była, tak? Skąd to się wszystko brało, skąd te barwy, te ochry, te czerwienie, ten, jak Ola mówi, szary, syf i tak dalej, on to wszystko po prostu miał na oku, a ona nie wiedziała, skąd on po prostu jest, tak? Czyli no, 30 lat po mężu przyjechała, ona mówi, Jezus Maria, co to za kraina jest, tak? Mówię, no taka, to piąta strona świata właśnie, to jest twoje. Była zafascynowana, no. Tak jest, to myślę, że powoli będziemy zapraszać państwa do tej piątej strony świata. Przed nami sól ziemi czarnej. Myślę, że to też już pewnie jest ta kopia odnowiona, więc będziecie państwo mogli oglądać no, wspaniałą symbolikę. Myślę, że no, tak mi przyszło do głowy, że chyba nawet może się mierzyć z tą symboliką Andrzeja Wajdy, który w swoich filmach zawiera symbolikę polską, a tu mamy wspaniały Górny Śląsk, będziecie państwo oglądać. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za tę niezwykłą opowieść. Ja nie ukrywam, że nie miałam okazji spotkać się z panem Kazimierzem Kucem, ale od kiedy uczestniczę w różnych spotkaniach i rozmowach, to zawsze jestem wzruszona, jak państwo pięknie opowiadają o Kazimierzu Kucu. I za tę opowieść dzisiaj serdecznie dziękuję i osobiście, ale również my podziękujemy wielkimi brawami.
Szanowni Państwo, Aleksandra Klich, profesor Andrzej Gwóźdź, Krzysztof Kuc i Urszula Biel. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w ramach 5. Śląskiego Tygodnia, które jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Partnerem dzisiejszego wydarzenia jest również Fundacja Filmowa Kazimierza Kuca z przedstawicielem tutaj w postaci pana Krzysztofa. Szanowni Państwo, zapraszamy film. Naszym gościom podziękujemy. Tu się szybciutko zorganizujemy, żebyśmy mogli film zaprezentować. A ja w tym momencie jeszcze Państwu powiem taką rzecz. Dzisiejszy panel to jest drugie spotkanie. Jutro gościmy panią Martę Matyszczak, czyli mówimy o kryminale śląskim. W środę Remigiusz Rączka. Jeżeli ktoś zdobył wejściówki, to ma szczęście, bo niestety się rozeszły. W piątek mamy koncert zespołu Krzykopa, a w niedzielę zapraszamy online na spotkanie z Anną Dziewit-Meller. Nasze spotkania również są transmitowane online, więc będzie można je jeszcze zerknąć na nie na Facebooku, na YouTubie. Serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję bardzo, bardzo za dzisiejszy wieczór i życzę miłego seansu.